Cześć, witam was wszystkich ponownie z tej strony Bartek i zapraszam do kolejnego odcineczka Zagrajmy Battlefield 1 kampania. Słuchajcie, idziemy po Matea. Zapomniałem tylko jednej rzeczy, że już nie mamy pancerza. Niekoniecznie najmądrzejszy może być bieganie i strzelanie do wszystkich, ale zobaczymy, co z tego będzie. Jak mamy tam zejść na dół? To idziemy na dół. Zabrałem się za pierwszą rzecz, która ukazała mi się przed oczami. W domkach byli uwięzieni nasi żołnierze. Musiałem ich ocalić. Nie, musimy jakąś dodatkową broń sobie znaleźć, bo... Tak jest. Zanim je ujrzeliśmy, usłyszeliśmy silniki. Nadjeżdżały pojazdy pancerne z fortu wroga. A ty przecież nie miałeś już czym się bronić. W domkach znaleźliśmy skrzynię z bronią. Przetrząsnęliśmy je i przygotowaliśmy się do walki. Skrzynki z bronią, skrzynki z bronią, gdzie są te skrzynki z bronią? Co tu jest? Tu nic nie widzę. Podnieśliśmy coś. Co tu jest? O tak. Jakiś tam karabinek, dobra. Tu? Dobra. Samochód zniszczony. Idziemy dalej. O, tu jest jeszcze jeden. A już nie mam granatów. Dobra. Padł. Zadanie wykonane. Woli oparliśmy się ich sile ognia. Domki były bezpieczne. Musiałem ruszać. Czy w którymś z domków znalazłeś Matea? Nie. Żołnierze mówili, że jego oddział dotarł dalej. Dobra. Idziemy dalej.
cząstka mnie chciała opuścić okopy. Ale słyszałem nawoływania włochów i wiedziałem, że wśród więzionych mogą być moi przyjaciele. Gdzie nie spojrzałem, było już za późno. Szedłem sam wśród duchów. Nie wiem czemu, ale byłem pewny, że Matea tam nie ma. Czekajcie, tam jest ulica gdzieś. One jest... Ury! Jedzę ci. Otwieramy. Co tu mamy? Nie, zajmę sobie przy tym. A nie, tu nie mamy nic. Zrobimy to. Otwieramy granaty. Czy jeszcze tu mamy ciekawego? Co tu jest? Nie, bierzemy to. To. To, okej. I... Dobra, wybuchowe sprawy też mamy. Czy to jest gdzieś ma być? Nie, idziemy dalej. O! Widziałem takie rzeczy, skarbie, że sam już nie byłem pewny, czy żyje. Jakie rzeczy? Ogień. Wszędzie ogień. Kurna. Chyba jakiś aimbot był, nie? Co tam za łajza stoi? Dobra, jedziemy. Broń. Broń tam nic. Mamy full życie. Idziemy dalej. Do wnętrza fortu mogłem się dostać na dwa sposoby. Podziemnymi tunelami lub górą, naokoło, od tyłu. Nie od frontu? Nie miałem już pancerza. Byłbym bez szans. No co, przecież tu są wszędzie. O cholera, o cholera. Oj. Leczymy się. Tu mamy 120, tu mamy bardzo mało. Bierzemy to. Idziemy. No ich nie widzę. Co myśmy wzięli za dziadostwo jakby...
O, jasny git. Ai, maści. Luka, musisz go zabić, nie tam ciupać go, no. Dawaj. Ciekawe, gdzie skończyliśmy. O, Jezus. Z fortu mogłem się dostać na dwa sposoby. Podziemnymi tunelami lub górą, naokoło, od tyłu. Nie od frontu? Nie miałem już pancerza. Byłbym bez szans. No czekajcie, podziemne tunele tutaj są. Ta cholera jedna. No nie wierzę w to. Tylko powiedzcie mi, że już chociaż jestem w środku. Dobra, wrócimy do środka. Teraz będziemy tutaj zmieniać broń. Na taką, co mają wszyscy. Dzięki czemu będziemy mieli jakąś amunicję. Patrzcie, przeżył strzał w głowę, no. Co jest grane? Takie przeładowanie. No. Dobra. Co to za kitranie mi się wybuchaj. Zbieram amunicję, zbieram amunicję, zbieram amunicję. Dobra, 60 to jest max. Co tu mamy? A to wymienimy. Granaty się przydadzą. Dobra. Słuchajcie, jest dobrze, udało nam się wejść. O. Nie, on nie ginie. Tyle strzał, panie, bo...
Dobra. O, ten to mnie tak irytuje w tej grze, że to jest masakra, nie? No jeszcze żyje. Cholerny świat, no. Z jakimś kurna nożykiem. Ciekawe jak to przeżyjesz. Nareszcie. Słuchajcie, nie wiem czy oni strzelają, ale... W czasie nie mogłem już patrzeć na te wszystkie ciała. Dotarł do fortu. Wciąż myślę o co? Tym. Każdego dnia. Prawie już przestałem szukać. Zacząłem wierzyć, że Mateo zdążył uciec. I wtedy... Nie! Nie! Słyszysz mnie? Słyszysz mnie? Wtedy zginął, a ja żyję nadal. Kto decyduje o tych rzeczach? Do najlepszego, Mateo. Kurczę, te historie ruszają, powiem wam szczerze. Naprawdę. No nic. Jeżeli podobał wam się odcineczek, to zostawcie łapkę w górę. Wszyscy nowi, którzy przyszli do mnie oglądać ten filmik, lub oglądali inne, zapraszam do subskrypcji tego kanału, aby być na bieżąco. Ponieważ niedługo spotkamy się w kolejnych przygodach naszych bohaterów z gry pod tytułem Battlefield 1. A tymczasem żegnam się z wami. Wszystkiego dobrego i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.